Dzień dobry, kochani. Mam dzisiaj dla Was bardzo ważną wiadomość. Jak wiecie, mój ostatni film o stanie energetycznym osób po przyjęciu pewnego eliksiru został usunięty. Najpierw z YouTube'a. Kanał dostał wiele ostrzeżeń, wiele filmów było zablokowane na kilka dni. Część z tych filmów została podblokowywana. Wszystkie te filmy, które dotyczyły prawdy związanej z wiadomą sytuacją, jaka jest w tym momencie na świecie i z różnymi osobami, które uczestniczą w tym wszystkim. W związku z tym, że zostałam zhejtowana, tak, kilkaset, około 1000 negatywnych komentarzy, które spłynęły tak jakby przez komputer podawane jednej treści, a potem właśnie te doniesienia, tak, przez różnych konfidentów, tak to chyba należy nazywać po imieniu, nie dorabiając ideologii do nowych stanowisk pracy. Tak, bo wiadomo, tak było i za okupacji, tak trzeba po II wojnie światowej, tak samo w tym momencie trzeba traktować te same osoby, które współpracują z reżimem. To są po prostu konfidenci. W związku z tym, że nie ma możliwości ze względu na cenzurę, która tutaj na YouTubie jest, informuję Was, że ten film bardzo ważny, który YouTube potwierdził swoim poprzez usunięcie, że jest wprawdzie film, prawda, że jest prawdą, został przeniesiony na nowy kanał, który otworzyliśmy, kanał Rumble. Link do tego filmu na tamtym kanale jest w opisie pod filmem i drugi jest w komentarzach. To jest ten sam link. Zachęcam Was do subskrypcji na Rumble'u tamtego kanału, tak? I teraz tak, tutaj, ponieważ nie zamknięto nam przynajmniej na razie tego kanału na YouTubie, tutaj będę dalej dodawała treści, ale bardziej związane z charakterem mojej pracy. Bardziej będę tutaj dzieliła się wiedzą duchową, natomiast wszystkie treści, wszystkie moje badania, sprawdzania, kontrolowania, wizje związane z wiadomą sytuacją będziemy udostępniać od dzisiaj na tamtym drugim kanale, na kanale Rumble. I zachęcamy do subskrypcji tamtego kanału, tego kanału zawsze, jeżeli tam pojawi się nowy film, będę też tutaj dawała taką informację krótką, taką zajawkę, tak jak to robię właśnie dzisiaj. I jeszcze jedna bardzo wiadomość taka, którą chciałabym się podzielić, a mianowicie bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję za całe wsparcie, które od Was otrzymałam, ja i cały kanał Świadoma TV w tych trudnych chwilach, tak, kiedy no, dostaliśmy zaatakowani, tak, przez reżim i przez tak zwaną cenzurę. Moi drodzy, dziękuję Wam za wszystkie słowa wsparcia, za wszystkie rady, informacje, za wszystkie próby pomocy. Okazały się bardzo ważne, bardzo cenne. Mogliśmy z nich skorzystać bardzo szybko, więc jeszcze raz dziękuję. Dziękuję, nie spodziewałam się aż tylu ciepłych słów, tylu informacji od Was, tych chęci pomocy. Bardzo, bardzo, bardzo jeszcze raz z całego serca dziękuję. Pozostaję w tej chwili z miłością, z wdzięcznością, dzieląc się z Wami tą informacją, dziękując za Wasze wsparcie i do zobaczenia, do usłyszenia. Film oczywiście jest już tam dostępny, można z powrotem oglądać, dzielić się ze znajomymi, bo jest to prawdziwa i bardzo, bardzo ważna informacja dla tych wszystkich, którzy się tam jeszcze wahają, co dalej z eliksirowaniem. Dziękuję, pozdrawiam i zachęcam do oglądania kolejnych filmów. Już mam pomysł na następne dwa. Do zobaczenia. Dziękuję. Dobrego dnia.